No, Marcin Kurwa. Zaciesza. Dzisiaj no. Pierwszy raz od roku wyszedł na pole i wygląda na to, że jest goldzik. Leży na plecach, rękami macha. Warto to zobaczyć. Na pole wymyśliłeś, ściągnąłem kurwa tyle ludzi się złota wykopałem. No nie mogę być. No nie, kurwa. Kurwa nie każdy coś się dzieje. No ja pierdolę. Każdy taką obrączkę idziemy do drogi. Jaka piękna. Ale głęboko! Ty normalnie myślałem, że to jest ten! Myślałem, że to jest, wiesz, ta miedziana uszczelka na rurę. Mówię, no niemożliwe, no nie? No, piękna, piękna. Zaje fajnie. Ale powrót fajny, po roku czasu. Marcin przed chwilą podjął tą złotą obrączkę. I teraz jakiś taki ozdobny elemencik wyskoczył dziwny. Filigramowy, malutki, śmieszny. Szukamy dalej. Wykopki u Tomka, jeden z moich widzów, Robercik. Witamy Roberta. No i ja nad dołkiem. Robert. Tak, Robert wita Roberta, dokładnie. I ja nad dołkiem, tym razem ze szczęściem, chyba do ryngrafa. Jeszcze ujrzymy to dokładnie, zidentyfikujemy. Ciebie. Fajna rzecz. Znajdywał? Okej, zapraszam. I do naopa. Tam w tle Kasia i Darek opracowują dołek. Darek dzisiaj parę guzików, Katarzyna jednopęsówka. Monika na drugim polu podobno podniosła jakieś sreberko Wiktorii. Ja bez szału, nie wiem jak tam Marcinek. Nie wiem jak Adrian. Są z nami jeszcze dzisiaj Piotrek i Igor. Ale ostatnio, kiedy ich widziałem, no to spali jeszcze twardo w namiocie. Strzał Moniki. Piękna srebrna Wiktorka. Elegancka, dzięki. Jest zaschnięta, ale wygląda mi na 3 pensy chyba. Twarz George'a. 3 pensiki, tak. 3 pensiki będą, super. Kwoki się schowały przed deszczem, o. Banda kwoków. Nie mogę, najlepiej. Tu jest normalnie. Pięknie. Pięknie tu jest, moi mili kochani. Ja wbiłem się na taką górkę z łączką. Zmierzam do tego kościółka. Praktycznie łąka dobiega pod same jego mury. Tu gdzieś jakaś ambona na drzewie. Wiatr rozrabia, nie wiem na ile mnie będzie słychać. Na razie bez spektakularnych znalezisk, parę przedmiotów niespecjalnie. No ale to chyba nie o to chodzi. Na razie o to sycę oczy widokami. No, zachwycam się, świetnie bawię się w gronie przyjaciół. I ogólnie fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze jak coś znajdę, to będzie całkiem rewelacja. Na razie z wyjątkiem 3 pensów, znajdych spektakularnych nie ma. Ale za to jest bajkowo. Piękna, leciwa świątynka. Trudno mi powiedzieć jak stara. Ale robi niezłe wrażenie. Ja wejdę na dziedziniec na chwilkę. Rozejrzę się, wykrywacz zostawiłem na zewnątrz. Ławki, memoriały. W filmach Okęcie wam opowiadałem już kiedyś o nich. Tutaj chyba dla detektorystów przygotowany na pokuszenie safe taki. Liczne
dookoła. Wiatr strasznie rozrabia. Tutaj mamy jakąś tablicę fundacyjną. 1915. Piszą coś o kapitanie Rafu. Tak, kapitan Rafu, pan, o Boże Święty, pozacierane to ja nie widzę. August 21, 1864, 24 maj 1915 zginął w Indiach. Tyle widzę. Zginął za Anglię. Taka historia. Fajny kościółek. Ładny teren. Ciekawie to wygląda. A my wracamy do kopanka. No wiatr nam troszkę będzie znowu rozrabiał. Jestem tutaj w okolicach tego kościółka. Niedaleko. I patrzcie, patrzcie na to. Prorokiem, czy też nie chciałbym wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ale słuchajcie, mi się wydaje, że drugi raz znalazłem chyba Piusa XI medalik. Jak ten, który poszedł Mustafy na tym, na loterii, na rzecz Mustafy, ale numer. Jak to jest ten sam, to ja się wścieknę normalnie. Ja idę go oczyścić, pokażę go wtedy, no i o nim opowiem. Tak jeszcze po krótkości, jak obozowisko wygląda za dnia. Tutaj grill. Grill, catering, English breakfast, tudzież lunch. Tutaj się ludzie poruszają. W tym namiocie jest takie centrum logistyczne. Wystawione rzeczy do sprzedaży. Wystawione rzeczy na loterię. Można kupić losy. Można zagrać. No i tam coś Tom składa. On lubi składać i rozkładać. On lubi składać i rozkładać. Tutaj jest nasz nowicjusz, tak? Nasz nowicjusz, Marcin. Wczoraj zaczął od złotka przygodę nowicjusza, a później wyszło mu coś takiego. Korpusówka Rafu, przepiękna, prześliczna, w srebrze. Ciekawe jest to, że ma skrzydełka w dół i wygląda na korpusówkę z początku wieku XX, być może schyłek wieku 19. Nie wiem, czy pamiętacie tablicę w kościółku. Tablicę, która pochodziła z 1915 roku. Tablicę upamiętniającą śmierć kapitana Rafu z tej wioski, który poległ w Indiach. No i Marcin wyciągnął coś, co jest być może częścią tej historii. Najśmieszniejsze jest to, że wczoraj rozmawialiśmy o tym i Robert mi opowiedział tą historię tego gościa. A ja mówię, ty, ja mam tą znapinkę. Mówię, może to jest jego. I Robert się tak patrzy na mnie. I później się okazuje, że przychodzi gość i mówi: słuchaj, to jest, nie jest drugowojenna, nie jest podrugowojenna, tylko jest przed. No i w tym momencie nam się pomyśleliśmy sobie, kurczę. Ładnie się złożyło, jak puzzle. No to dziwny zbieg okoliczności by był. Nie jest przesądzone, bo nikt tego nie będzie wiedział, nikt nam nie potwierdzi tej historii, że tak było lub nie było, bo wątpię, żeby nawet jeśli jest jego rodzina, istnieje, żyje, to wątpię, żeby ktoś pamiętał w legendzie przekazane, że dziadek gdzieś tam, kurczę, no, na jakimś polu był z, nie wiem, z dziewczyną albo szukał grzybów i zgubił
rafowską odznakę, tak? Także taka wiadomość raczej nigdzie nie powstała, więc sobie tylko możemy to powiedzieć. Ale według mnie, jeśli to będzie odpowiednik dat życia tego człowieka, to wydaje mi się, to jest taki zbieg okoliczności, prawdopodobieństwo jest bliskie pewności. Myślę, 90, a w sekrecie wam powiem, że on znalazca takiej pięknej rzeczy jeszcze nie był pod kościółkiem obejrzeć tablicy. No nie, nie był. No nie, ale jest wcześnie rano, to znaczy wczesne przedpołudnie. I mam zamiar pójść, zobaczyć sobie, zrobić zdjęcie chociażby, bo to jest, no to może być bardzo ciekawa, fajna historia. Ja lubię takie bardzo historie i... No nie wiem, no zobaczymy. No druga historia tego zlotu. Ale w ogóle przede wszystkim ta odznaka jest po prostu mega. Dla mnie, jak ją zobaczyłem, to nie mogę mu wierzyć. No nie? Super. Złoto, które wykopałem wcześniej, wrzuciłem, cieszyłem się strasznie, ale jak to zobaczyłem, to po prostu umarłem już w tym momencie. Mówię, no nie może być, no. Nie dziwię się. Dzięki. Dziękuję bardzo. Już, nie irytuj się teraz, to powiedz. Pozdrawiam wszystkich pooglądaczy Roberta. Oglądajcie jego kanał, bo fajne rzeczy opowiada czasami. Mogę autogram? Dzięki, piękne. O, Jezus, to... Mogę ci buzi dać, ale to bez kamery. Dzięki. Dobra, dzięki panowie. Dobra, tutaj mamy jeszcze jednego Roberta. Mamy z zasady, że Roberty to fajne chłopaki, tak. On już wyjął swojego. To nie wiadomo. Na pewno. I się będę przy tym upierał. Jemu dzisiaj przybył szkocki hamerek. Ładniutki. Wow, ale śliczny. Gratulacje, panie. Dziękuję. Ładna rzecz. Ale czekaj, bo tak troszkę w cieniu nam leży. Tak do połowy. Tak? O, tak będzie lepiej. Super, dzięki, piękne. No naprawdę, Robertowi się udało. Ja jeszcze hamerka nie mam, więc ruszam też do poszukiwania. Dzięki bardzo. Wysoko. Ciach, Marcin z Moniką uzyskali właśnie na loterii pointera pięknego. Garycika. Ja wcześniej miałem szczęście wylosować sito. Ale loteria trwa, a Katarzyna czeka na koszulkę. Na ciebie tam wykrywać czeka spokojnie. A nie, wy życzówki dostaliście, wszyscy koszulki. Aha, no. Nie? No. Tutaj jest Tomasz, jedna z osób, które wspomagały swego czasu Mustafę Golda. I wspomagały z sukcesem, jeżeli chodzi o loterię. To jest Tomka, wygrany medalik. A to jest mój wczorajszy wykopany medalik. Jest mniejszy odrobinkę, ale zobaczcie, rysunek i tak dalej jest identyczny. Także wydarzyła nam się taka ciekawa historia. Tyły też są identyczne. Motyw niebywały. Spotkali się bracia w metalu. Super, super. Dzięki, Tomku. Nie ma za co. Pozdrawiam. O, Tomek pozdrowił, a przepraszam, bo już mu z twarzy zjechałem na medaliki z powrotem. Spoko.